Siemanko, witam wszystkich serdecznie, wiecznie głodny z tej strony. Ostatnio byłem w sklepie i szukałem inspiracji na jakiś fajny, porządny posiłek. Myślę sobie, ugotuję coś dzisiaj. Patrzę na swój kanał, kurde, no nie ma nic. Ani kurczaka, ani wołowiny, no może jest, ale tak po trochu. Także dzisiaj przychodzę do Was ze świetnym pomysłem na kurczaka w szpinaku, takie jakie ostatnio bardzo często robię, muszę się z Wami nim podzielić. Zapraszam do kuchni. A więc do dzisiejszego kurczaczka nie potrzebujemy dużo składników. Będzie to szpinak, w moim przypadku mrożony, 300 gramów. Dlaczego jest mrożony? Ponieważ robię sobie zakupy raz na tydzień i nie kupuję na bieżąco wszystkiego świeżego. Kolejno pomidory, świeże z działki, takie też polecam. Kawałek pora dla przełamania smaku kurczaka. Przyprawa Italii, można powiedzieć, że włoska. Papryka wędzona, sól i pieprz dla smaku. W przyprawie włoskiej tutaj mam paprykę, bazylię, jakiś pieprz. Nadaje się ona fajnie do kurczaka. I oczywiście 20 g masła, na czym wszystko podsmażymy. A więc zabieramy się do roboty. Pierwsze podsmażymy sobie nasze masełko. Dorzucimy 300 g, mam nadzieję, świeżo zamrożonego szpinaku. No, a o czym zapomniałem? O kurczaczku. No, cycki mamy. Oczywiście trzeba się nimi odpowiednio zająć. Przepłukamy, odkroimy zbędny tłuszczyk i niedługo wylądują na patelni. I oto proszę bardzo, dwa cycuszki o wadze 250 g. Jest to kurczak na dwa posiłki. Masełko mamy roztopione, pamiętajcie, żeby go nie przypalić. Dorzucamy nasz szpinak. Szpinak na patelni, także go przykrywamy na małym ogniu, niech mało się rozmraża. W międzyczasie możemy zająć się naszym kurczakiem. Kurczaka kroimy do woli, jak kto lubi, może to być w paseczki, w kosteczkę, ja preferuję kosteczkę, także nie ma co wydziwiać. Mała kosteczka. Kurczak jest pokrojony, teraz jedynie pozostaje nam poczekać na nasz szpinak. Jeżeli używacie szpinaku nie mrożonego, tylko po prostu z torebki, to pierwszy sobie podsmażcie kurczaka, a później dorzućcie szpinak. No, myślę, że to było na tyle informacji. Szpinak jeszcze twardy, także doprawimy sobie naszego kurczaka. Ląduje wędzona papryka. Nasza włoska przyprawa, zioła przede wszystkim. Odrobina pieprzu. I oczywiście odrobinę soli. Całe danie zajmie nam dłużej niż, myślę, 20-15 minut, czyli jest to czas ugotowania się ryżu bądź makaronu. Naszego dzisiejszego kurczaka podamy z makaronem. A jeszcze może odnośnie ilości szpinaku. Jeżeli nie robicie sobie w tym momencie akurat dwóch dań, to dodajcie szpinaku na tyle, żeby fajnie nam oprzeć cały makaron, żeby nie było takie suche, żeby nam nie rosło w buzi, tak żeby się przyjemnie jadło. Kurczak na bok. Pokroimy nasze pomidorki. W moim przypadku tylko na 4.
Szpinak już tu po około 5 minutach fajnie się nam rozmraża. Rozmrozi się do końca i wrzucimy do niego kurczaka. Możemy dokroić naszego pora. W ogóle skąd pomysł na dorzucanie pora do kurczaka? Sam nie wiem, ale zauważyłem, że fajnie przełamuje smak i nie jest to tylko warzywo do rosołu. Nie? Tak. Możecie pokroić oczywiście do woli, u mnie to będą takie wiórka, cienkie wióreczka. Dobra, nasz por jest gotowy. A i bardzo ważna informacja, jak pewnie każdy już zauważył, na moim kanale wybiło 300 subów. Po prostu niewyobrażalna liczba. Bardzo się z tego cieszę, dziękuję Wam za to. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to tu jest, wiesz, taki subskrybuj. Bardzo dziękuję. Dzwoneczek, łapka i miłego dnia. Dobrze. Koniec pierdolenia. Zobaczymy nasz szpinak. Nasz szpinak można powiedzieć, że już jest prawie gotowy, dosłownie brakuje mu odrobina. Ale jest to dobry czas, żeby już sobie dorzucić kurczaka. Podzieliłem patelnię na pół, możemy tutaj pokazać. Tu sobie dochodzi szpinaczek, tu zrobimy kurczaczka. Proszę bardzo. Jak tylko trochę dojdzie nam kurczak, wszystko wymieszamy, dodamy warzyw i będzie tak. Przykrywamy nasze danie i czekamy. W ogóle to jakiś tam ziomuś ostatnio wygrał kreatynę i kreatynę i białeczko. Serdecznie Cię ziomeczku pozdrawiam. Spróbuj tego wspaniałego kurczaka, Twoja szybkość na treningu wzrośnie. Bo widziałem, że coś tam sobie, wiesz, boksujesz. No. Także zamieszajmy naszego kurczaka. Sprawdźmy, co się tutaj dzieje. Myślę, że śmiało możemy to wszystko razem wymieszać. Zapachy są niesamowite. Wędzona papryka robi swoją robotę. Danie to bardzo dobrze nadaje się również do boksa. Wiem, bo sam je zabieram do pracy. W sumie dzisiaj robię je z myślą o jutrzejszej pracy. Także jeżeli szukasz dania do boksa, bardzo Ci je polecam. Jak właśnie widzieliście, wleciały pomidory z porem. Kurczak jest już prawie gotowy, dosłownie prawie i chwilę przed końcem kurczaka właśnie dodajemy pomidory z porem. No wygląda to wspaniale, a pachnie jeszcze lepiej. Pomidorów nie dodałem wcześniej, ponieważ nie chciałem, żeby się całe rozciapały. Chcę tylko, żeby się zdusiły, żeby skórka od nich odeszła. Myślę, że to mi wystarczy. Przykrywamy na około, myślę, 3-4 minuty i nasze danie jest gotowe. Sprawdźmy, co się tutaj dzieje. O, jak widać, pomidory już doszły i to jest właśnie naszym wyznacznikiem w tym momencie. Ponieważ ta skóra od nich odchodzi, sparzyły się. Jest w porządku. Czyli nasze danie jest gotowe. Co teraz robimy? Ja w tym momencie właśnie dorzucam sobie makaron. Nie zrobię tego. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że no wiecie, muszę zrobić zdjęcie na profilowe, Instagram, te rzeczy. Także normalnie wlatuję teraz makaron bądź ryż, co chcecie dodajecie. I to tyle. Nasze danie jest gotowe. Przez to, że gotowaliśmy wszystko pod przykryciem, wytworzyła nam się fajna ilość wody, sosu, można tak to powiedzieć. Przez co namoczy nam się nasz makaron bądź ryż i będzie nam się wszystko przyjemniej jadło.
A więc tak oto prezentuje się nasze dzisiejsze danie. Trochę szpinaku, pomidorów, kurczaka, pora. Naprawdę była to szybka przygoda. Zajęło mi to dosłownie 25 minut. Tobie też nie zajmie więcej. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Chciałem powiedzieć oczywiście, że to jest moja propozycja na danie. Jeżeli chcesz, żeby to było ostrzejsze, dodaj sobie więcej papryki. Jeżeli jest za dużo węglowodanów, trochę ich odejmij. Jeżeli nie chcesz tyle masła, dodaj go trochę mniej. To jest moja propozycja, mój przepis. Tylko polecam Ci oczywiście w takim wykonaniu. No to co? Żałuję tylko, że nie mogę zjeść całego. Papryka wędzona. Świetnie smakuje z kurczakiem. No cóż, pozostaje mi teraz to przesypać do michy. I zjeść to jutro w pracy. Miłego dnia. Pozdro. Warzywa, których tutaj użyłem, wystarczyły mi na 200 g makaronu, po 100 do każdej miski i to by było na tyle.